oto dzień, który uczyni nam Pan. Dzień upragniony przez i Katarzynę, i Rafała, ale też dzień szczególny dla ich rodzin i podniosły i uroczysty dla całego Kościoła. Ty, Katarzyno, Bóg powołuje Ciebie, abyś była strażniczką takiego ogniska domowego. Tak jak Twój mąż będzie głową Waszej rodziny, to Ty nie tyle jego szyją, ale sercem, tym źródłem dobra, ciepła. Czym leczyć gorycz bez radości, czym sukces i czym wielka sława, gdy w życiu nie ma się miłości.